Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam Was na przegląd koszul z dobrym składem z sieciówek. Dziś odwiedzimy takie sieciówki jak Reserved, Sinsay, H&M, New Yorker i C&A i skupiamy się wyłącznie na koszulach z dobrym składem. Przeważa tutaj zdecydowanie wiskoza, len, bawełna oraz modal. Wiele z tych propozycji jest już na wyprzedażach, więc dostaniecie je w naprawdę świetnych cenach. Szczególnie jeśli chodzi o Reserved, jest teraz ogrom koszul z dobrym składem poniżej 100 zł, a jak dobrze poszukacie, to i poniżej 60. Możemy sobie stworzyć fajne zestawy właśnie koszuli ze spodniami. Normalnie takie zestawy wychodzą ponad 300 zł, a teraz do 150 zł stworzycie sobie fajny zestaw. Tym bardziej, że mamy początek lata, więc jeszcze spokojnie te zestawy wykorzystacie. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od sklepu C&A i przyznam szczerze, że jest to dla mnie spore zaskoczenie, bo było tutaj naprawdę dużo fajnych modeli i na pierwszy rzut mam taki koralowy t-shirt z kieszonką i on był z takiego dość grubego, mięsistego materiału, jak dla mnie nieco zbyt przylegający przy szyi, ale materiał był naprawdę bardzo fajny. Te koszulki były również w różnych wersjach kolorystycznych. No i jakość materiału jest naprawdę świetna. Nie jest to taka typowa szmatka, tylko fajna, gruba, mięsista bawełna. Kolejny t-shirt z takim bardzo modnym teraz wyszywanym obrazem twarzy. I tutaj materiał jest już trochę cieńszy jak w przypadku poprzedniej koszulki i wydaje mi się, że tutaj był też mały dodatek elastanu, bo ten materiał był taki bardziej sprężysty, również bardzo fajny. Jednak tak jak mówię, troszkę cieńszy od tego poprzedniego i tutaj też wycięcie przy szyi jest nieco bardziej komfortowe, ale tak jak już powiedziałam, to jest totalnie kwestia indywidualna. I trzecia koszulka w pięknym, głębokim, czerwonym kolorze. Tutaj kamera delikatnie ten kolor przekłamuje, to jest taka typowa krwista czerwień z takim ażurowym wykończeniem przy rękawach i na dole. Również bardzo fajna do wielu stylówek, myślę, że jak najbardziej się sprawdzi, czy właśnie do krótkich spodenek, czy może do długich, białych spodni. Jak najbardziej myślę na plus. Naprawdę warto sobie zajrzeć teraz do C&A, bo jest dużo ciekawych modeli, nie tylko jeśli chodzi o bluzki, ale również o inne rzeczy. I mam jeszcze taki klasyczny t-shirt z prążka, który również jest bardzo fajnej jakości. Ja tu wziąłam XL-kę, ale myślę, że L-ka byłaby lepsza, bo byłaby nieco bardziej dopasowana. I to jest świetny zamiennik dla tych klasycznych t-shirtów z H&M-u, bo oni tam coś zepsuli. Kiedyś była to taka fajna, grubsza bawełna prążkowana, a teraz strasznie prześwituje. Natomiast te t-shirty są bardzo fajne i również występują w opcji bez pasków albo w wersji ciemnej koszulki z jasnymi paskami. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. A jakość jest naprawdę bardzo fajna, więc jeśli szukacie tego typu basiców, to sobie zobaczcie. Dalej przenosimy się do New Yorkera i tutaj mam taki krótszy top na początek, oczywiście bawełniany. I to jest fajna alternatywa dla tych bluzek z H&M-u. Tutaj również jest wiele dostępnych kolorów. Jedyna różnica jest taka, że w tych tutaj tak jakby przy pachach macie większe wycięcia, przez co ramionczka stanika mogą być bardziej widoczne, także to warto mieć na uwadze. Dalej mamy taki klasyczny top również z prążka na ramionczkach i co fajne, że tutaj ta bawełna jest taka nieco grubsza, więc te bluzeczki nie prześwitują.
Myślę, że albo pod coś, albo nawet tak solo teraz w upalne dni jak najbardziej się sprawdzą. No i jak to na New Yorkera przystało, naprawdę wiele opcji kolorystycznych. Kolejny top, i to jest ten jeden wyjątek, o którym mówiłam, który nie jest z bawełny, ale pokazuję Wam dlatego, że moim zdaniem jest to świetna alternatywa dla tych słynnych topów z Zary. Dodatkowo podszewka jest po całości z przodu, przez co nic nam się nie odbija, jak w innych tego typu bluzkach. Do tego naprawdę przystępna cena, bo jest no, prawie połowę tańszy od tego z Zary. Występuje w dużej ilości kolorów, więc no naprawdę spoko. Dalej mamy Reserved i tutaj mamy taką bluzeczkę z ala kopertowym dekoltem, z tym, że jak widzicie tutaj to wycięcie na biust no, jest dość małe, tego miejsca jest mało, co przy większych rozmiarach no, nie wygląda dobrze, no bo zazwyczaj jak ktoś ma większy rozmiar, no to ten biust też jest nieco większy. Dalej mamy t-shirt z wyprzedaży i on jest bardzo podobny do tego pierwszego t-shirtu z C&A. Też ma taką grubszą bawełnę, nieco bluzową, i tych t-shirtów jest teraz naprawdę na wyprzedaży sporo. Akurat ten jest z nadrukiem na plecach, ale tych t-shirtów jest naprawdę sporo. Są całkowicie gładkie, są wzorzyste, więc no tutaj w zależności od Waszych preferencji. Tutaj wzięłam taki właśnie różowy, typowo wakacyjny t-shirt, z tym, że przez przypadek wzięłam rozmiar XS, a nie XL, no i nawet nie próbowałam się w niego wciskać, bo jest to totalnie bez sensu. Dalej t-shirty dla fanek nadruków z przodu i tutaj mamy akurat taki nieco krótszy t-shirt, również z takim rękawkiem nieco obniżonym do łokcia. Myślę, że na lato jak najbardziej w porządku. Chociaż ja osobiście chyba preferuję bardziej t-shirty nieco dłuższe, które można tak fajnie zbluzować i wiecie, wystylizować bardziej tak na luźno. Dalej mamy taką bluzeczkę z marszczeniem. To jest bluzka z Modalu i ona wygląda również bardzo fajnie. Występuje też na pewno w brązowej wersji kolorystycznej i ona będzie wyglądała fajnie zarówno do shortów, jak i do długich spodni, bo tak też ją kiedyś mierzyłam, właśnie tą wersję brązową w jakimś vlogu Wam pokazywałam. I z długimi spodniami również wygląda bardzo fajnie, bardzo przyjemny materiał, więc jeśli Wam się podoba, to również mogę Wam polecić, bo naprawdę jest bardzo milutka. I na koniec przenosimy się do H&M-u. Powiem szczerze, że jakoś mało fajnych rzeczy teraz w tej nowej kolekcji. Na wyprzedażach już nie ma praktycznie nic, jeśli chodzi o t-shirty, przynajmniej nic, co by wpadło mi w oko, ale mają dużo takich klasycznych właśnie t-shirtów tego typu z nadrukami, w większości z bawełny, więc no to zdecydowanie na plus. Jest też właśnie dużo t-shirtów z nadrukami i takimi tutaj właśnie miast, ale też różnych zespołów muzycznych. Ten t-shirt jest nieco bardziej prześwitujący niż ten poprzedni, z delikatnym tłoczeniem. Co jest fajne, to, że ten nadruk jest naszywany, a nie przyklejany, więc nic Wam tam w praniu nie zejdzie. No za to zdecydowany plus i ja w H&M-ie raczej polecam brać rozmiar mniejszy, bo te t-shirty wypadają naprawdę spore. I tutaj mamy właśnie t-shircik z The Rolling Stones, tak mi się przynajmniej wydaje, tak mi się te usta z tym językiem kojarzą. Z tyłu również nadruk i jak widzicie, to jest M-ka i ona jest naprawdę spora. Myślę, że nawet gdybym wzięła S-kę, to ona by była w porządku, także
No, jeśli chodzi o H&M, no to te rozmiary wypadają na większe niż są, ale t-shirty są naprawdę bardzo fajne. Ja mam wiele t-shirtów od nich i naprawdę mogę polecić. I na koniec wzięłam sobie taką bluzeczkę z wyprzedaży z ażurowym rękawkiem, z tym, że było tutaj tylko rozmiar XL, no i ona była niestety za duża. A szkoda, bo bym ją wzięła, fajnie można by było ją wystylizować właśnie zarówno do shortów, jak i do długich spodni. I kosztowała też 18 zł, więc no naprawdę spoko cena, a była z bawełny, więc no, bardzo fajna bluzeczka. Ogólnie jak jesteście w H&M, możecie sobie zerknąć, tam są też całkiem inne rzeczy stacjonarnie, inne rzeczy na stronie, więc no to trzeba mieć na uwadze, ceny też są różne. Tak jak już wspomniałam na początku filmu, dla mnie zdecydowanie wygrywa Reserved, jeśli chodzi o asortyment. Jest tam naprawdę dużo świetnych koszul z dobrym składem, właśnie w różnych kolorach i wzorach. Dużo koszul jest też w H&M-ie, ale online. Stacjonarnie praktycznie nie było już nic. Jedynie ta koszula, którą Wam pokazywałam, była chyba w dwóch czy w trzech kolorach. I tak naprawdę to było na tyle. Jeśli szukacie naprawdę tanich propozycji, no to warto zajrzeć do Sinsaya. Chociaż szczerze mówiąc, jakość Reserved jest znacznie lepsza niż Sinsay, a teraz można też upolować dużo fajnych perełek w ciekawych cenach, więc ja raczej w tą stronę bym się kierowała. Zaskoczył mnie też dość pozytywnie New Yorker, bo też tych propozycji kilka ciekawych było. Także koniecznie dajcie znać, czy wypatrzyłyście coś dla siebie, czy może skorzystałyście z poprzednich moich polecajek. Dajcie również proszę znać, czy te ceny, które Wam nagrywam, czy Wy z tego korzystacie. Bo ja nagrywam to tak naprawdę po to, żebyście mogli sobie kodzik wpisać na stronę i znaleźć daną rzecz, a i tak piszecie do mnie o linki, więc dajcie znać, czy z tego korzystacie, czy mam to nagrywać, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!